Jak długo to trwało? 8 lat. Dopóki grał zawodowo w piłkę, to jeszcze było okej. Ale głównie dlatego, że nie było go w domu. A później posypały się kontuzje i musiał skończyć karierę. I się zaczęło. Dragi, lewe interesy, alkohol, panienki. I to? I to. Najważniejsze, że miałaś siłę, żeby od niego uciec. Wera, ja nie miałam siły. Po prostu tak wyszło. On wyciągnął broń i mógł zastrzelić Maxa. O Boże. I coś we mnie pękło. Nie dziwię się. Ja po prostu zrozumiałam, że to jest cud, że nie doszło do tragedii. Po prostu zamknęłam go w łazience, spakowałam, co się dało i uciekliśmy. Teraz nie wiem, co dalej. Wera, ja nawet nigdy nie pracowałam. Jaka ja byłam głupia. Marta. Mamo, wszystko okej? Tak, kochanie. Ja zaraz do was przyjdę. Wszystko jest w porządku. Wracaj do pokoju. Muszę wziąć się w garść. Marta, posłuchaj mnie. Nie, Wera. Nie. Zmywamy się, wiesz? I... Posłuchaj. I dziękuję ci. Posłuchaj mnie, kobieto. Możecie tutaj zostać. Okej? Okay? Jeżeli, oczywiście, jeżeli chcecie. Ale jak zostać, Wera? No, dopóki auto nie będzie w pełni sprawne, a ty nie będziesz miała jakiegoś planu, co dalej. Wera! Ale ja nawet nie mam pieniędzy, żeby ci zapłacić. Słuchaj, ja ci skasowałam samochód warty... Sama nie wiem ile. Ale też mogłam uważać. Zresztą to było auto mojego męża. Co się stało? Z czego się śmiejesz? Nie no, bo właśnie wyobraziłam sobie jego minę, gdyby zobaczył samochód. Wiem, że nie powinnam, Boże. Możecie tutaj zostać. Mówię serio. Przynajmniej tyle jestem ci winna. Naprawdę? Tak. Teraz idź do dzieci.